Dzień dobry. Unia Europejska zaczyna być kompletnym zaprzeczeniem tego projektu, do którego wstąpiliśmy w 2004 roku. Projekt, który miał się opierać na wolności, na swobodzie podróżowania, wymiany dóbr, towarów, kapitału i usług, zaczyna być projektem, który jest projektem nakazów, zakazów, dyrektyw, czy w końcu zielonego szaleństwa w postaci polityki klimatycznej. I naprawdę, jak się przegląda bieżące informacje w internecie czy w prasie, to wszystko, co do nas przyjeżdża z Brukseli, wzbudza niesamowite kontrowersje wśród społeczeństwa lub u niektórych nawet niepokój. I trudno się temu dziwić, ponieważ jak się ludzie wczytują w szczegóły takich programów jak ETS, Fit for 55, Zielony Ład, ETS2, Dyrektywa Budynkowa, zakazy sprzedaży samochodów spalinowych itd., to po prostu są wściekli lub co najmniej zaniepokojeni tym, że wszystkie te programy łączą się z tym, że będzie trzeba po prostu więcej płacić. Ludzie są tym bardziej zmartwieni, jak obserwują to, że nasze partie głównego nurtu, czyli Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska ze swoimi przystawkami, niestety mniej lub bardziej otwarcie godzą się na wszystko to, co przyjeżdża do nas z Brukseli. Na szczęście jest alternatywa w postaci Konfederacji, która jako jedyna mówi o tym, że te wszystkie projekty niosą za sobą niesamowite zagrożenie i ubożenie społeczeństwa. Dlatego tak bardzo ważnym jest, aby 9 czerwca, czyli już nadchodzącą niedzielę, wybrać się na wybory do Europarlamentu, ponieważ to ani ja, ani pani Ursula von der Leyen, ani pan Kaczyński, Tusk, Hołownia, Kosiniak-Kamysz czy Czarzasty nie będą decydować o tym, jak będzie wyglądała Europa czy Polska w tej Europie. To nie oni będą decydować o tym, w jakich czasach będziemy żyli my, nasze dzieci i wnuki, tylko to państwo o tym zadecydujecie już 9 czerwca. Liczymy na Państwa rozsądek, ponieważ to Państwo zdecydujecie, czy Europa będzie nadal szła w tym kierunku Europy nakazów, zakazów i polityki klimatycznej, czy uda się to zablokować, zatrzymać i iść w kierunku normalności. Już 9 czerwca. Konfederacja wystawiła ludzi do Parlamentu Europejskiego w całej Polsce, więc nieważne gdzie mieszkasz, będziesz mógł oddać głos na kandydata z tej właśnie listy. Ja reprezentuję listę z numeru 6 w województwach dolnośląskim oraz opolskim, której liderem jest tam Stanisław Tyszka. I na koniec jeszcze Państwu powiem taką ciekawostkę. Otóż jak się połączy słowo limity z Unią Europejską, to się dzieje magia. Jak wprowadzono limity na produkcję cukru, to nam magicznie zniknęły cukrownie. Jak wprowadzono limity na połowy ryb na Bałtyku, to nam zaczęły znikać kutry rybackie. A teraz jak wprowadzono limity na emisję CO2, to niedługo będziemy czytać o naszych kopalniach w książkach do historii. Dobrego dnia i wybierzcie Państwo rozsądnie.